Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dziś jak bardziej w kolejnym odcinku z GTA San Andreas. No na samym początku chciałbym przypomnieć, że w poprzednim odcinku chciałem sobie oczywiście zachować łódkę, zapisać. No i jak się okazuje, udało mi się. Łódkę można teraz podziwiać pięknie w moim garażu masowej zagłady wraz z innymi pojazdami masowej zagłady. No okej. Rozpoczynamy kolejną misję. Jizzy, what's going on? Well, my business associates, they need a little assistance. And I thought of you, friend. Meet T-Bone at the gas station next to the docks in the Easter Basin. He's waiting for you in a four-door sedan. Czterodrzwiowy sedan. Okej. Okay. No i dobra, no trzeba będzie do czterodrzwiowego sedana pójść. Oczywiście nie pójdziemy pieszo, tylko pojedziemy autem. Kurde, takie ładne autko, a szkoda, że będę musiał go porzucić. Okej. Dobra. Jesteśmy. Zbierzemy tylko gaśnicę. I możemy ruszać na misję. No okej, już jesteśmy. Jest to czterodrzwiowy Washington, który się dumnie prezentuje. Teraz T-Bone, z tego co pamiętam, powinien tu na nas czekać. Z bronią w ręku, bo oczywiście nie ma innej opcji. T-Bone, zostaw CJ'a w spokoju. Zostaw go. Kurde, zostaw go, albo odstrzelę ci ten kaczy łeb. Który no? Kurde. Turino, no szkurden. Czemu żeś tego T-Bone'a, swojego ziomka, nie powstrzymał, kiedy była taka okazja? Kiedy celował normalnie w czachę temu CJ-owi. No kurde. No ale dobra, nieważne. Musimy jechać do Vana. No i po co, no... To się zaraz zobaczy. O, żeż, kurde, kurde. Uszkodziłem im pojazd, ale... najwyżej sobie naprawią. Tam potem. Ewentualnie. No okej. No okej. Mamy oczywiście pilnować tego vana, żeby bezpiecznie dotarł do celu. W tym celu oczywiście zbierzemy sobie tak... rakietnik, snajperkę. Wyruszamy San Hezem. No i jedziemy zniszczyć blokady tak naprawdę. Przyznam się szczerze, łatwa misja, bardzo przyjemna zresztą. No i można, tak brzydko powiem, ponapieprzać we wszystkich. Tak więc jak najbardziej będzie rozwałka i szykujemy się na ostrą jazdę bez trzymanki. Okej.
pierwszy cel, zdejmiemy na pewno wszystkich ze snajperki, bo tak to będzie najłatwiej. Przeszukuj ten kaczy łeb. I następny kaczy łeb. Dobra, teraz pora użyć rakietnik. No i co, no tutaj... Użyjemy tego i ruszamy na następną blokadę. Clear the next roadblock. I gitara. Jest następna blokada. Tym razem tylko rakietnikiem się posłużymy, ponieważ nie chcemy się snajperki wyciągać. No i gitara. No okej. Jednak użyjemy sobie snajperki. I tu rakietnik. Na wszelki wypadek. No i usuwamy następną blokadę. A, czy widzieliście może, że w tej misji gliny nie ścigają? Jak się ich zastrzeli? Można by tak polepszyć sobie magazynek. Strzelić w te kacze łby ponczusią. I gitara. Jasny gwint, mój Sunkest się pali. Zresztą zostawię im na pożarcie. O i gitara. Co niby? Dobra. I następny pojazd. Dobra, teraz to już na piechotę idziemy, żeby zniszczyć ostatnią blokadę. No i dobra, teraz czekamy na bana sobie spokojnie. Gitara. Przy okazji znajdę jakiś pojazd masowej zagłady, bo no, przecież bez pojazdu nie zakończę misji. Pozbieram sobie troszeczkę kasy jeszcze. O. Ponczuś namierzony. Oczywiście. Nie no, po prostu będę mówił glinę. No. Mówię ponczusie dlatego, że mój ziomuś mówi po prostu ponczusie i tak już zostało, no. Po prostu. Którego oczywiście pozdrawiam. Defarcik 98. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No i tak w ogóle ten radiowóz będzie dla wszystkich moich wiernych widzów, których pozdrawiam. Czyli pozdrawiam na pewno Krodzieka, Windowsa XP. No wszystkich tych, których wymienię po prostu teraz na ekranie. A ich jest naprawdę dość sporo, więc no nie będę wymieniał. Po prostu tu. No i gitara. Zakończyliśmy właśnie kolejną misję. Zbiorę tylko tą broń. I gitara. Zarąbiście! Mission Passed, oczywiście 9000 donate'ów, 3 gwiazdki, no ale oczywiście mamy zapis, bardzo blisko, więc zapiszemy, no i przejdziemy sobie kolejną misję. No i kolejna misja, jak najbardziej. Snail Trail. Nice to see y'all kicking back. Oh,
I wonder how your brother's sleeping, curled up next to his shower daddy while you lived comfortably on the outside. What y'all want this time? Well, what we want is to get on with our jobs in peace without some damn bleeding heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand. The press on the arm? What the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalist out there is trying to get a name for himself. He doesn't know how the streets work, that he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, anyway, we need you to shut him up for us. And that Stooley, shut him up too. Yeah, there's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. We don't know who's talking, but we know the reporter's meeting him today. Take care of him. Oh, this is a nice place, Carl. Okay. Okej, no więc musimy znaleźć snajperkę i to będzie dość długa misja, ponieważ no przypomniało mi się, to jest dość monotonna. W tej misji trzeba niestety jechać za pociągiem aż do samego Los Santos. Przyznam się szczerze, to jest jedna z moich najmniej lubianych misji. No i dobra, no będziemy musieli jechać za pociągiem. Prawdę powiedziawszy, nie jestem do końca z tego zadowolony, bo byłem po prostu, że tak powiem, wejść do niego ze spluwą i po prostu strzelić mu tą kulkę w łeb i gitara. No ale nic, no. Pojadę tam. Przy okazji... No właśnie, nie wiem co opowiem. Ponieważ zabrakło mi tematów w ogóle do obgadania. Jasna sprawa, że... Że troszeczkę... że tak powiem, odbiegnę od tematu tak w ogóle misji, ale generalnie odcinków. No nie! Kurde! Jasny gwint, jaki fail. Aż dziwne, że nie pojawił się komunikat, że misja się nie powiodła. O Boże. No, normalnie ja mam jakieś szczęście w nieszczęściu zapewne. No ale dobra. No w sumie jesteśmy już na dobrej drodze. Za chwilę będziemy, że tak powiem, w Los Santos, więc... O, następny pociąg, tym razem go ominę. I gitara. Elegancko. Będę szybki i wściekły. No i... Następny pociąg? Ile tego kurde jest? Jeszcze powiedzcie, że tam przy tym tunelu będzie następny pociąg i mi znowu kurde wytrąci Sanheza normalnie w powietrze. A mnie jeszcze dodatkowo przejedzie i misja nie będzie udana w ogóle. Nie no, ja w ogóle ten... tak szczerze to wolę sobie tutaj na tą stronę odjechać i w ogóle no, gitara. Zaraz będziemy w Cranberry Station. O, jesteśmy w Winewood. O. I to jest Market Station. A, to nie jest Cranberry Station, tylko Market Station. Kurde, pomyliło mi się, bo teraz mam misję w San Fierro i tak w ogóle. Okej. Okay. Kurde, aż miło powrócić do Los Santos. No i cóż, no będziemy musieli czekać.
Dobra, jakiś raporter właśnie wyszedł z pociągu i na pewno będzie oczekiwał taksówki. No a my będziemy musieli go śledzić tak, żeby nie nabierał żadnych podejrzeń. Szczerze, takich misji... no, nie lubię za bardzo. Ponieważ to jest zbędna, taka monotonna praca. No i w ogóle, no nie lubię w ogóle jeździć za nikim i śledzić przede wszystkim. Ja to bardziej wolę strzelić w ten łysy łeb i żeby było po sprawie. Naprawdę. Okej, dobra, jest tutaj ten facecik. Zaraz przyjedzie tutaj taksówkarz do niego. O, stężyć to będzie ten. Bo jak żeby inaczej. O, tak. No i co, no tak przy okazji. Kurde, byśmy sobie zebrali snajperkę jeszcze, jak się uda oczywiście. A się uda, na pewno. Bo to będzie dość długi dzień. I jedziemy za nim. Tam są jeszcze bronie w tej lokacji, z tego co wiem, kałasznikow i obrzyn. Łożesz. Kurde. Zagadałem się, a tu wskaźnik już powoli wzrastał. Prawie by ten facecik nabierał podejrzeń. Dobra. No i okej. O, no jest cmentarz. Ej, no w ogóle to gdzie ten taksówkarz jedzie? Nie wiem, czy wszystko by można było tak robić na spontanie, bo jeszcze bym chętnie tego kałasznikowa zebrał. Tego obrzyna, ale... Nie wiem, czy by misja się udała. Ej, no zaraz, on na czerwonym przejeżdża? Ej, no na czerwonym. Rozumiem, ja tak jeżdżę, bo to GTA, ale... Kurde, taksówkarz to już normalnie istne przegięcie. Z drogi, kurde, ja tu... Śledzę pewien cel. O, tak dla wiadomości, tu jest prolaps. Kiedyś do niego zajdziemy. O, właśnie o tym mówiłem, że nie może być za daleko, ani też za blisko. No i trzeba zachować ten dystans. Bardzo trudne zadanie. Gdzie on skręcił? A, dobrze. Dobrze. To mnie się coś pokręciło. No i dobra, no kurde. Dobra, jeszcze troszeczkę się przybliżę. O, elegancko. Nie. O. Jeszcze? Kurde, to... To jakiej... To jaką ja mam odległość rysowania? O. I... No i... Gitara, no po prostu.
Okej, misja wykonana. Jeszcze żarełko. No i to na tyle. Jeśli filmik się spodobał, wstawcie lajka. Jeśli nie, możecie spadać zostawienie, serdeczną łapkę w dół. Subskrybujcie po więcej materiałów. Na razie.